Przechodzimy do głosowania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr 111. Komisja przedstawia również wnioski mniejszości oraz poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Wnioski mniejszości od 1 do 6 oraz poprawka pierwsza zostały zgłoszone do artykułu 1 projektu ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W pierwszym wniosku mniejszości do artykułu 6 ustępu 1 punktu 1 litery a wnioskodawcy proponują, aby ustalać kategorię dostępności refundacyjnej dla leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę w całym zakresie zastosowań określonych stanem klinicznym zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. O głos poprosił pan premier Waldemar Pawlak.